o żywym, prawdziwym Bogu, jakiego poznaliście, poznaliśmy. Wiecie, kiedyś byłam dobrą dziewczyną, która pomagała innym. Wszyscy myśleli, że jest wszystko w porządku zawsze, ale nigdy tak nie było. Zawsze, nawet jeżeli komuś pomogłam, to oczekiwałam, że mi się jakoś odwdzięczy. Może tego nie było widać, ale ja cały czas sobie jakieś złe emocje tłumiłam. Nigdy, jak byłam mała, nie zaznałam takiej prawdziwej, rodzicielskiej miłości u mnie w domu. I cały czas to się kłębiło, ja cały czas szukałam tej miłości. Wracając do domu, płakałam sobie w poduszkę, bo nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Nieraz szukałam pomocy u kogoś, chodziłam do religijnego kościoła, myślałam, że mi w jakiś sposób pomoże, ale to nie pomagało, wiecie? Tam nie było żywego Boga. Tam tylko widzieli, gdzieś jest. Pokazywali go jakieś martwe bóstwo, które jest tylko na figurkach, na obrazkach, ale wiecie, to było tylko pokazywanie ilustracji. Tam nie było żadnej mocy. Ale pewnego razu wgłębiły się we mnie już całkowicie emocje i zaczęłam czytać Biblię. Ja tam zobaczyłam, że Bóg jest żywy, że On mówi, że jest żywy, że On chce pokazywać swoją moc, że On zginął po to, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy byli silni, zabrał od nas wszelkie nasze ubóstwa. Zabrał od nas grzech. I wiecie, ja szukałam tego. Ja w Biblii czytając to, zobaczyłam to tylko w teorii. Ja szukałam, gdzie ta moc będzie tak naprawdę widoczna. I wiecie, w Biblii, którą czytałam, było napisane, że jeżeli szukamy i nawet jeżeli zwątpimy, to że Duch Święty wyjdzie naprzeciwko nam i pokaże nam właściwą drogę. Wiecie, ja jestem teraz w miejscu, w którym wiem, jaki jest mój cel, w którym zaznałam prawdziwej miłości, Bożej miłości, bo tylko taka miłość jest miłością prawdziwą, wiecie? Jezus nie zginął na krzyżu po to, żebyśmy mieli takie życie. Życie bez miłości, życie pełne grzechu. On zginął na krzyżu po to, żeby zabrać od nas jakikolwiek grzech, jakąkolwiek chorobę, jakiekolwiek niezwolenie. On zginął po to, żeby wszelkie nasze biedy zabrać od nas. Wiecie o tym? To jest prawdziwe. On nie zginął na krzyżu tylko po to, żeby wisieć sobie w kościółku krzyżowanemu. Nie! On zginął, żeby nam pokazać coś. On przyszedł tutaj na ziemię, żeby pokazać prawdziwą miłość swojego Ojca. Żebyśmy nie tylko o tym mówili, ale żebyśmy to pokazywali. Żeby można było widać to po nas. I wiecie co? Jeżeli potrzebujecie jakiegoś uzdrowienia, jakiejś pomocy, jakiejkolwiek, przyjdźcie do nas. Dostaniecie to całkowicie za darmo. Tak jak Jezus przyszedł na ziemię, żeby za darmo uzdrawiać ludzi, żeby za darmo pokazywać miłość, żeby za darmo kochać. To tak samo my tutaj jesteśmy dla was, żeby pokazywać Bożą miłość. Bo w Biblii jest napisane, że po miłości ludzie będą nas poznawali. Po miłości Bożej, po miłości doskonałej. I wiecie, jeżeli szukacie, zawsze znajdziecie Boga, bo On wyjdzie, bo Duch Święty wyjdzie do was naprzeciwko. I jeżeli nawet wam się to wcześniej nie udawało, próbujcie. Duch Święty wyjdzie naprzeciwko i poznacie Jego cudowną miłość. Wasze życie się zmieni. Moje życie w tym momencie się tak bardzo zmieniło, że ja nie, od kiedy poznałam Boga, nigdy nie doznałam żadnej samotności. Nigdy. Więc zachęcam was, kochani. Jeżeli szukacie Boga, przyjdźcie, oddajcie życie Jezusowi już dzisiaj, a wasze życie zmieni się o 180 stopni.